Witam Cię, widzu, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Bandurze i jego incydencie z Lamborghini. Zobaczymy też, co słychać u aktywistów w Warszawie oraz porozmawiamy sobie o ciekawym sposobie niszczenia dronów. Zostań do końca. Jeśli Cię spodoba, daj łapkę w górę. Na początku zaczniemy od najstarszego maturzysty w Polsce. Mówię tutaj o 85-letnim panu Józefie z Kalisza. Pan Józef przystąpił do matury w tym roku, jednak niestety nie udało mu się zdać. Egzaminy, które mu nie poszły, to egzamin pisemny z języka polskiego i matematyka. 33-letnia kobieta zasnęła na materacu. Znalazła się pół kilometra od brzegu. Ta sytuacja wydarzyła się w Krynicy Morskiej. Policjanci podczas patrolu miejscowej plaży i Zatoki Gdańskiej dostrzegli materac dryfujący 400 metrów od brzegu. To właśnie na nim znajdowała się 33-letnia kobieta. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Policjanci wyłowili kobietę i udzielili jej lekcji, jak należy bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Pamiętajcie, jak pływacie po morzu lub oceanie na materacu, nie zasypiajcie na nim. A jeśli pływać chcecie, to nie pływajcie po alkoholu. Znany youtuber Bandura wypożyczył Lamborghini, którym rozbił się na live. Oczywiście, wrzucam wam tutaj filmik, zobaczcie sami. Całe szczęście z samochodem i z pasażerami nic wielkiego się nie stało. Jedynie felga samochodu została zarysowana. Nikt nie trafił do szpitala, a naprawą zajmie się ubezpieczyciel. W temacie wymuszania pierwszeństwa. Zobaczcie, jaki jeleń. ...z terenami rolniczymi, a ich nasilenie koreluje się z okresem, w którym zaczynają się przygotowania do sadzenia. Jeszcze kamerę. Kurde, ty co to? Ja pierdzicie! Masakra! Mam nadzieję, że dostał mandat. Aktywiści ostatniego pokolenia dalej blokują ulice w Warszawie. Mogliście na ostatnim shorcie, który wrzucałem na YouTube'a, zobaczyć, jak człowiek gasił gaśnicą ich zapał. Jednak to ich nie powstrzymało. Tym razem zablokowali ruch na Walem Jedzeszyńskim. Kierowcy ponownie nie wytrzymali i samodzielnie próbowali usunąć protestujących z ulicy. Zobaczcie sami. Łapie, kurwa! Co myślicie o tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu. Jak byście zareagowali śpiesząc się do pracy lub do domu lub do lekarza? Pozostając przy aktywistach. Aktywiści klimatyczni atakują centrum Tesli w Hamburgu. Na filmiku możecie zobaczyć, jak oblewają elektryczne auta farbą. A podobno elektryki są ekologiczne. To czym teraz mamy jeździć? Hulajnogami? Zawsze zastanawiałem się, jak rozwiązać problem sąsiada latającego dronem nad moim balkonem. Na tym filmiku znajdziecie odpowiedź. Rybacy z Chersonia rzucili rybą w rosyjskiego drona, który postanowił ich śledzić. Powiem tyle, niezła celność. No i skuteczność też dobra. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję. Pozdrawiam!